szkole podstawowej w Łękawce odbyła się uroczystość z okazji zakończenia kolonii zorganizowanej dla dzieci z Ukrainy przez gminę Tarnów i Stowarzyszenie Przyjaciół Podola. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł podziękował grupie z Kamieńca Podolskiego za pobyt, wręczając im symboliczne prezenty, które mają im przypominać o polskich korzeniach. Tu już kilka lat pod rząd dzieci z Kamieńca Podolskiego przyjeżdżają na wypoczynek do Tarnowa. Pierwszy raz jesteśmy w Łękawce i widać, że dzieci zadowolone, bardzo cieszą się, bo mają tutaj i przyrodę, i taki spokój, i też i boisko, i plac zabaw. Także bardziej nawet podoba się, jak w samym Tarnowie, gdyby byli, bo nie mają tego, co lubią. I na początek zaczęłyśmy zwiedzanie od Krakowa. Pierwsze dwa dni spędziliśmy w Krakowie i wróciliśmy tutaj z powrotem do Tarnowa. Stare miasto Krakowa, też zwiedziliśmy Bochnię, różne tutaj zabytki. No też dzieci korzystały z tego, co lubią i co mają. To na pewno akwapark, też baseny różne. Byłyśmy i na strzelnicy, i na kartingu. Gmina Tarnów od kilku lat współpracuje z Kamieńcem Podolskim na Ukrainie. Co roku dla dzieci polskiego pochodzenia organizowane są wakacyjne wyjazdy do Małopolski. W tym roku dwutygodniowy pobyt miał miejsce w Łękawce. Jesteście tutaj już od dwóch tygodni. Gdzie byłyście? Co zwiedzałyście? Co widziałyście w Polsce? Dużo wszystkiego. My zwiedzaliśmy raz różne galerie, parki, sady, baseny, parki wodne. Bochni, salony szachcie. Strzelnice. Nam spodobało park wodny, przyroda, las, lis i kopalnia. Kopalnia w Bochni. Byliście też w Krakowie. Co tam zwiedzałyście? No, dużo wszystkiego. Zamki? Tak, byliśmy tam. Chodziliśmy do kościoła i do... Jak to do? Mogiły. Do mogiły. Gdzie są pochowane różne wielkie ludzie polskie. A powiedzcie mi, również zwiedzałyście tą miejscowość, jaką jest Łękawka. Co tutaj wam się takiego spodobało? Co tutaj zobaczyłyście? Zobaczyli się lasy, kościoły. Ładne drogi. A tak ogólnie, jakbyście miały, skoro już nie jesteście po raz pierwszy, jak wam się ogólnie Polska podoba? Co wam się podoba i czy chciałybyście tutaj wrócić? Tak, zwyczajnie. Tak. Bardzo chcieliśmy. Tu podoba się wszystko prawie. Celem takich wyjazdów jest przybliżenie dzieciom polskiej kultury i naszego języka. Paulina Pabian, Tarnowska TV.